Jedna z sal ekspozycyjnych stałej wystawy archeologicznej w Muzeum Zamojskim przeznaczona jest prezentacji zabytków archeologicznych regionu zamojskiego datowanych na młodszy okres przedrzymski i okres rzymski. Większość eksponatów stanowią przedmioty odkryte w Masłomęczu koło Chrubieszowa i w Grudku nad Bugiem. Pochodzą z wyposażenia grobów szkieletowych z cmentarzysk pozostawionych przez ludność plemienia skandynawskich Gotów. Jedna witryna wystawowa poświęcona jest innemu plemieniu – Wandalom. O naczyniu zwanym Situlą opowiada dyrektor Muzeum Zamojskiego Andrzej Urbański. W 1975 roku w czasie eksploracji piasku w piaskowni w Zubowicach dokonano sensacyjnego odkrycia. Jak to często w archeologii bywa, przypadek zrządził, że do Muzeum Zamojskiego trafiło cenne znalezisko. Odkryto to oto brązowe naczynie, wykonane prawdopodobnie w mieście Capua na terenie dzisiejszych Włoch, a datowane na koniec II bądź pierwszą połowę I wieku przed naszą erą. W tym naczyniu pochowano spalonego wcześniej na stosie prawdopodobnie jakiegoś wojownika. Analiza szczątków kostnych przez antropologów wykazała, że był to dorosły osobnik w wieku od 35 do 55 lat, a na pośmiertną drogę, oprócz tego pięknego naczynia brązowego, wyposażono go w to, czym posługiwał się na co dzień, a więc tarczę, która spłonęła w ogniu stosu, a jej pozostałością są trzy nity. Ponadto w wyposażeniu grobu znajdowała się żelazna zapinka, którą spinano szaty oraz okucie drzewca włóczni, tak zwany tok. Całość tego naczynia przykryto glinianą misą, taką w kolorze ciemno-szarym, i ten pochówek trafił do Muzeum Zamojskiego i na ekspozycję. Należy dodać, że tego typu naczynia brązowe, tak zwane situle, były używane w obrzędach, praktykach religijnych, ale przede wszystkim służyły do przenoszenia różnego rodzaju napojów, w tym też oczywiście wina. Należy dodać, że tego typu znaleziska są na terenach ziem polskich dosyć rzadkie, także ta ekspozycja w Muzeum Zamojskim wzbogacona o to znalezisko stanowi niewątpliwie dodatkową atrakcję dla zwiedzających. Zobaczmy ten eksponat jeszcze raz online. Przechodzimy na stronę muzeum-zamojskie.pl i wchodzimy w zakładkę Kultura w sieci. Następnie wybieramy zbiory archeologiczne. Przechodzimy do naczynia brązowego Situla. Klikając na przycisk Play, możemy ten obiekt po chwili oglądać w wersji cyfrowej. Wiadro jest elementem składowym wyposażenia grobu wojownika. Zostało znalezione na terenie piaskowni na głębokości 70 cm. Situla służyła jako popielnica na prochy zmarłych. Posiada żelazną obręcz złożoną z dwóch części złączonych nitami, żelazny atasze, żelazny kabłąk z odgiętymi profilowanymi zaczepami. Więcej o tym obiekcie przeczytamy w umieszczonym poniżej artykule. Dla najmłodszych została przygotowana karta pracy pod tytułem Zabytki archeologiczne regionu zamojskiego. Znajdują się w niej łamigłówki sprawdzające naszą wiedzę.